Siemano, w kolejnym unboxingu. Dzisiaj sobie otworzymy nowy nóż, jaki zamówiłem z Allegro. Nóż, oj, tutaj kabel wystaje. Nóż, który kupiłem, zawiera też ostrzałkę, z tego co widziałem na aukcji, więc zobaczmy, jak on wygląda. Kurde. Może tylko sekundka. Dobra, mamy tutaj pakę. A ten nóż mój tempy jest, no. Dobrze, że kupiłem nowy. Oj. Ajajaj. Dobra, rozlewę to po prostu taką. O, i tutaj widać już nóż. O. Proszę bardzo. Nóż Neo Tools. Full tank. Dwa w jednym. 10 cm. Zobaczmy, to jest chyba tak ze stałą główką. Dobra, trzeba to tylko się otworzyć. Mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo tępe. Bo to ledwo co się radziło z kartonem, co dopiero... Nie, to nie da rady. Muszę coś innego wymyślić. Byłem zmuszony otworzyć to nożem kuchennym. Wyciągnijmy najpierw nóż. Ło! Ale ciężkawy taki. Bym coś pokroił. Tylko co? Dobra, padło na kartę Pokémon. O kurde, ale to jest ostre. To ja muszę uważać, żeby sobie czegoś nie zrobić. No już jest git. Przyda się na różne survivalowe wypady. I zobaczmy resztę, bo tutaj są nie tylko to. Czekajcie. Aha, i tutaj co jest? Tak, ło! Z krzesiwem, ładnie! Ale coś alterowali z falizą. Kurde, tam są zapałki, mogły się zapalić. Trudno, życie. Z krzesiwem od razu, wow. Przyda się, naprawdę ty, ale git. A to tutaj macie cenę tego. Nie jest jakieś drogie. Tutaj macie pokrowiec na niego. Otwórzmy. I proszę bardzo, taką. Bo w drugą stronę chyba. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Chyba ma, bo weszło od razu, jak tylko przekręciłem. O. I taki nóż na pasku to jest naprawdę coś. Właściwie byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, siema, cześć i elo.